Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, jak już po samym tytule widzicie, no chcę się wypowiedzieć na temat właśnie crossplaya. Crossplay, crossplatform, jak zwał, tak zwał. Dla mnie jest to crossplay. Moi drodzy, czy crossplay uratuje grę? Ale przed czym? No, moi drodzy, czy crossplay uratuje grę przed upadkiem? Wiecie co? Zadajecie mi takie pytania, piszę z wami o tym na Facebooku, czekajcie, muszę filtr poprawić, tak jest, dobra, piszę z wami o tym na Facebooku, bo wysyłacie mi wiadomości prywatne, no i odpowiadam wam, że zasadniczo może, naprawdę może to ocalić grę przed niechybnym upadkiem, ale czemu? Czemu upadkiem? Czemu tak sądzisz? O co chodzi? No moi drodzy, jak wiecie, no niestety World of Tanks Console nie cieszy się zbyt wielką popularnością i stąd właśnie te wszystkie misje na darmowe czołgi od firmy Wargaming. Dlatego mamy w tak łatwy sposób czołgi do wygrania 8 tieru, czy też właśnie jak teraz mamy operację Męstwo. Po prostu w bardzo prosty sposób zdobywamy czołgi premium, no i nas to może jedynie cieszyć, a nie frustrować. Dlatego po prostu, że ta gra teraz już generuje mniejsze przychody niż kiedyś, a na pewno generuje dużo, dużo mniejsze przychody niż tytuł z komputera. Moi drodzy, czym będzie tak zwany crossplay? Moi drodzy, łączymy serwery PS4 z Xboxem One, ogólnie z Xboxem, no i będziemy grać multiplatformowo. Dla jednych jest to bardzo fajna wiadomość. Już wielu graczy do mnie z PS4 pisało, czy będę właśnie robił tego typu filmy, albo żebym zrobił filmy na przykład z nimi, nagrał jakieś wspólne filmiki, jakieś wspólne pogadanki, wspólne granie. Już jakaś strona tam jest, widziałem, której też będzie filmik, bo obiecałem jednemu właśnie koledze, że nagram film o jego stronie. Napisał do mnie na mojego fanpage'a. Niedługo się przekonacie, co to jest. Albo w tym tygodniu jeszcze, albo już w następnym. Zobaczymy, jak się wyrobię czasowo. No i moi drodzy, tak, będziemy mieli dwie platformy. No i no, teoretycznie rzecz ujmując, powinno być więcej graczy do właśnie grania. Więcej graczy w kolejce, więcej pojazdów, no i gra powinna naprawdę odżyć. No i w tym momencie Wargaming będzie miał troszeczkę okrojone koszta, no bo nie będzie trzymał tych wszystkich serwerów, tylko może troszeczkę okroić serwery, na pewno. To jest moje prywatne zdanie, że może troszeczkę okroić serwery, no i wrzucić to wszystko do jednego worka. Czy tak będzie? Naprawdę nie powiem wam, bo takich informacji nie zdobyłem. Nie dowiedziałem się nic na ten temat, ale na pewno będzie jeden wielki problem odnośnie rozmów. Na pewno będzie można grać plutony, no bo czemu nie można by było grać plutonów, skoro na przykład w takim Call of Duty, jak to się nazywa? No ten Battleground, no nie, ogólnie z Call of Duty. Możecie sobie grać normalnie z kumplami z PS4 czy z PC-ta. Jak gracie właśnie z PC-ta, no to macie fajnie, no bo możecie grać sobie w grupie na Xboxie. Bo Windows 10, Windows 10, wiecie o tym, że da się tworzyć grupy. Dlatego, moi drodzy, cóż, nie wiadomo jak będzie właśnie rozwiązane to, że będziemy mogli rozmawiać w grupach. Raczej nie będziemy mogli rozmawiać w grupach, raczej będzie wchodził tylko w grę czat głosowy w grze. To nie jest fajne rozwiązanie, bo dobrze wiecie, jak ten czat głosowy działa. Nie jest to dość perfekcyjne narzędzie, no i mogą być z tym delikatne problemy. Plutony? Na pewno jak najbardziej. To by może być fajne, ponieważ no tak samo moich wielu znajomych przeszło na PS4. No i bardzo chciałbym z nimi pograć. Teraz będzie taka właśnie możliwość. Na pewno jeżeli właśnie będzie crossplay już wprowadzony, a z tego co wiem ma być chyba w te wakacje wprowadzony, jeżeli się nie mylę, nie pamiętam dokładnie. Także na pewno będą jakieś filmiki, jeżeli uda mi się nagrać jakiś film, złapać do plutonu jakiegoś PS-owca, no to na pewno wam coś takiego na kanale zaprezentuję. Ale czy to tą grę uratuje? Moim zdaniem właśnie może uratować tą grę, bo dzięki temu to będzie takie połączenie tego wszystkiego w jedną spójną całość. Konsolowcy będą już w tym momencie razem, no i nikt się nie będzie kłócił, że PS4 ma lepszego wota, a Xbox ma gorszego wota. Że Xbox ma lepszego wota, a PS4 ma gorszego wota. To jest wszystko już zrobione na takim samym poziomie rozwoju. Wszystko jest to samo i na PS4
i na Xboxie One. Tylko że rozmawiałem ostatnio z moim kolegą tutaj na Xboxie z mojego klanu, no i powiedział mi taką fajną rzecz, że może być problem, albo my się możemy tak kiepsko odnajdywać w tym wszystkim, bo zobaczcie, że na PS4 rządzą inne czołgi niż na Xboxie. Chodzi mi o takie top czołgi do gry, prawda? Jakimi czołgami ludzie najczęściej grają. Zauważyłem po filmikach z PS4, że ludzie wybierają troszeczkę inaczej te pojazdy, troszeczkę inaczej nimi grają. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale po prostu to zauważyłem. No i tutaj PS4 z Xboxem może się troszeczkę ściąć, ponieważ może to troszeczkę dziwnie wyglądać. Z kolei może to być fajne zagranie, bo bitwy będą bardziej urozmaicone, będą ciekawsze, będziemy widywać więcej innych maszyn niż na przykład ISów 7, gwiazd i nie wiem, obiektów 140, no nie, tak przykładowo daję. Może być tych czołgów troszeczkę więcej w losowaniach. Pamiętajcie, że tam żadnych innych czołgów nie ma, bodajże. Tam chyba są wszystkie takie same czołgi jak u nas na Xboxie. Bodajże różni się tylko drugi tier, ten T1 E6X, tam był PS i Xbox chyba, coś takiego. Ale też może być co innego w rozgrywkach klanowych, w sparingach, treningach, w turniejach. Tutaj już może być fajniejsza rzecz, ponieważ będzie właśnie więcej, ale to więcej klanów. Dużo będzie polskich klanów oraz zagranicznych, z którymi będzie można grać. Będziemy mogli zobaczyć, jak właśnie klany z PS4 grają i jak ta gra będzie wyglądała, łącząc PS-a i Xboxa. No i powiem wam szczerze, że mi się to podoba. Naprawdę to może być fajna rzecz, która tą grę podciągnie troszeczkę do góry, no i będziemy widzieć, że na serwerach jest dużo, ale to dużo więcej graczy. Mam nadzieję, że to pomoże tej grze, no bo naprawdę, jak widzicie, wróciłem do tej gry, no i gra mi się fajnie. Raz lepiej, raz gorzej, ale ogólnie gra mi się fajnie, mogę tak to podsumować. No i nie chciałbym, żeby WoT po prostu zszedł na psy, żeby po prostu ta gra umarła śmiercią naturalną. No, ale niestety, jak wiecie, teraz gra się dość ciężko naprawdę, bo czasami jak gramy nieodpowiednim tierem, od nieodpowiedniej godzinie, no to nawet możemy czekać nawet po 5 minut na mecz. To jest po prostu, jak dla mnie, niedopuszczalne. W takiej grze czegoś takiego nie powinno być, no ale takie sytuacje się niestety zdarzają. No tak samo gra też bardzo, bardzo dużo graczy teraz. Znaczy teraz bardzo, bardzo dużo graczy jest podzielonych, bo mamy tak, że tak powiem, 50 na 50. Gra bardzo dużo graczy takich dobrych, no i bardzo dużo graczy gra takich totalnie słabych, że te bitwy wyglądają albo 0 do 15, albo 5 do 15 i tak non-stop. I nie wiem, czym to jest związane naprawdę, ale gra się w tym momencie tragicznie. Jeżeli trafimy na zły dzień do matchmakingu i matchmaking popatrzy na nas po prostu krzywym wzrokiem, no to będziemy mieli po prostu problem, no bo nie będziemy mogli wygrać żadnej bitwy, no bo choćbyśmy stawali na lufie, no to żadna drużyna nam w tym nie pomoże, bo po prostu gracze giną jak najęci. Czy matchmaking się zmieni po właśnie takiej rzeczy, po połączeniu platform? Myślę, że nie. Myślę, że matchmaking zostanie taki sam. Myślę, że Wargaming po prostu nie potrafi naprawić obecnego matchmakingu i matchmaking się nie zmieni. Nic tutaj nie zostanie ruszone, no bo co tutaj ma być ruszone? Zdaniem WG wszystko działa jak najbardziej w porządku. Dla mnie ten matchmaking nie działa w porządku w ogóle, ale to w ogóle. Gracze powinni być dobierani mniej więcej porówno statystykami oraz pojazdami. Na to powinien patrzeć matchmaking. No a teraz nie wiem w sumie na jakiej zasadzie to działa dokładnie, ale po prostu matchmaking działa niepoprawnie. No i gra się ciężko, naprawdę. Jeżeli trafimy na dobrą drużynę, to praktycznie nie nadążamy robić damage'a, bo nasza drużyna już wygrywa bitwę. A jeżeli trafiamy na kiepską drużynę, nawet jeżeli zrobimy fajny damage, to i tak bitwę mamy przegraną. Niestety, ale to sromotnie. Mam nadzieję, że to się właśnie zmieni, że gracze z PS4 wniosą do nas taki powiew świeżości. A czemu mówię, że wniosą do nas? Ponieważ WoT jednak na Xboxie był pierwszy. I to trzeba przyznać. Ja tutaj nie umniejszam graczom z PS4, no ale mimo wszystko zobaczcie, że od Xboxa się to wszystko zaczynało, jeżeli chodzi o konsolę. Bardzo się cieszę, że w końcu PS4 będzie mogło z nami pograć, no bo tak jak mówię, czym więcej połączeń, tym będzie naprawdę dużo, dużo fajniej. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane z graniem w czołgi, jeżeli chodzi o na Xboxie. Myślę, że tutaj się nic nie zmieni, bo też zadawaliście mi takie pytania, że skoro jest crossplay i tak dalej, no to
gracze z PS4 nie muszą płacić abonamentu za granie w WOTA. Jeżeli chodzi o takie, tak zwany Gold, prawda, bo u nas to jest Gold, a na PS4 to nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa. No ale gracze na Xboxie muszą niestety płacić Golda nawet, żeby grać w World of Tanks. To się raczej nie zmieni, bo to jest zależne od firmy Microsoft, nie od firmy Wargaming. Dlatego no, też musicie to zrozumieć, że WG nie wszystkim rządzi. Także moi drodzy, jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat, bo naprawdę temat jest dość ciekawy. Także cóż, czekam na wasze komentarze i pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na mojego fanpage'a. No i tak jak jeszcze mówiłem jeszcze raz, czekam na wasze komentarze. Żegnam się z wami. Hej! Get locked.